czy mam list obecności? Szanowni Państwo, lista obecności jest, jest forum. W takim wypadku, proszę Państwa, otwieram 43. sesję Rady Dzielnic 18. Nowa Huta w tej kadencji, która ma odbyć 17 lutego 2004 roku na godzinę 18.00 się zbierają na osiedlu Cenny Węblok 6. Porządek obrad został Państwu przesłany w załączeniu. W takim wypadku przechodzimy, proszę Państwa, do punktu drugiego, zatwierdzenie porządku obrad. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa wnosi jakieś dodatkowe projekty uchwał? Nie widzę. Dodatkowe projekty uchwał wnoszone do porządku obrad są następujące w zakresie opinii dotyczącej zawarcia wynajmu lokalu do mieszkalnego numer 2, w sprawie opinii dotyczącej zawarcia wynajmu lokalu tymczasowego numer 3a lub 3 wycofany, w sprawie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy przez powiększenie patroli komisji punktu nocy numer 4, w sprawie powołania doraźnego zespołu do spraw inwentaryzacji mocy na terenie dzielnicy 18.5, w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia wymiennej drogi dotyczącej wyznania planów inwestycyjnych do zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy 18 do realizacji lat 2014-2016-2006, w sprawie wysokości stawek czynszowych poprawy w Radzie Dzielnicy 18-2007, w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy z Radą 8, w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy z Radą 9, w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy z Radą 10, w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy z Radą 10, w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy z Radą 11, w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy z Radą 12, w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy z Radą 13, w sprawie opinii Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że przyjęliśmy do procedowania. Projekt opinii dotyczącej zawarcia wynajmu pomieszczenia tymczasowego, druk numer 3a. Kto z Państwa jest za? Podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że przyjęliśmy do procedowania. W sprawie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy poprzez zwiększenie patroli Straży Miejskiej Policji Punktów Nocy Zbierania Kontroli, druk numer 4. Kto z Państwa jest za podniesienie ręki? Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? W sprawie powołania doraźnego zespołu do spraw inwentaryzacji murów na terenie dzielnicy 18, druk numer 5. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Do procedowania. W sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy 18 roku realizacji planów 2014-2016, druk numer 6. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych się wstrzymał od głosowania? Dziękuję bardzo. Sądzę, że Rada przyjęła tą uchwałę również od procedowania.
w sprawie wysokości stawek czynszowych w lokalach użytkowych na terenie dzielnicy 18 Łomochota, druk nr 7. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw, proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Dzielnica również ten druk przyjęła do procedowania. W sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, druk nr 8. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że druk nr 8 też został przyjęty do procedowania. W sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, druk nr 9. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że ten druk również został przyjęty do procedowania. W sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, druk nr 10. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że również druk nr 10 został przyjęty do procedowania. W sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, druk nr 11. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że druk nr 11 został przyjęty do procedowania. W sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, druk nr 12. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że druk nr 12 jest przyjęty do procedowania. W sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, druk nr 13. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada przyjęła również druk nr 13. W sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, druk nr 14. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada przyjęła ten druk do procedowania. Druk nr 15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciw, proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że będzie ten druk Rada przyjęła do procedowania. Proszę Państwa, przegłosowaliśmy druki wnoszone do procedowania w zakresie uchwał wnoszonych przez Radę Komisję Problemową. Przechodzimy do zatwierdzenia porządku obrad 43. sesji Rady Dzielnicy 18 Nowa Huta. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad przegłosowanej treści? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Minus 3.